pytanie odnośnie tego, co tutaj pan starosta prezentował. Panie starosto, z tego, co dobrze pamiętam, myślę, że pamiętam dobrze, jak rozważaliśmy plan, budżet na 2015 rok, no to padło takie stwierdzenie, że pan Glinka odszedł z funkcji sekretarza i w związku z tym, żeby dokonać oszczędności, pan powiedział, że nie będzie powoływany nowy sekretarz, a w tej chwili przy wypowiedzi słyszałem, że przez okres tylko 3 miesięcy. No, moje pytanie jest takie, no, co się zmieniło od tamtego czasu, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tak jak pan powiedział, że podzielił pan te obowiązki na zastępcę, na siebie. W ogóle we wcześniejszej tej kadencji też padł taki wniosek, żeby na przykład zlikwidować funkcję wicestarosty, tak? Nie robiliśmy tego, bo czekaliśmy na nowo radę. W związku z tym, no w tej chwili, jeżeli nie ma tutaj etatu sekretarza, to jest chyba dobry moment, żeby te obowiązki dołożyć na przykład wicestaroście, zamiast coś innego wsiąść i żeby po prostu nie zatrudniać, nie zwiększać zatrudnienia, tak? Czyli ograniczyć te koszty. No, tak było mówione i właśnie nie rozumiem, co się zmieniło od tego czasu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja rzeczywiście mówiłem wcześniej na komisjach Rady Powiatu na temat tego, że rozwiązałem umowę na wniosek sekretarza powiatu. Rozwiązałem z nim umowę o pracę. Również mówiłem na ten temat, że będę się starał z wicestarostą przejąć jego obowiązki i jak to się da długo, jeżeli to nam się uda zorganizować tak pracę urzędu, żeby były z tego tytułu oszczędności. Oczywiście to są dodatkowe obowiązki dla nas i zdaje mi się, chyba że zostałem źle zrozumiany, że dzisiaj to również powtórzyłem, że radzimy sobie z wicestarostą, podzieliliśmy te obowiązki, również pewne obowiązki spadły na naczelników. Natomiast dodałem, że zgodnie z prawem starosta ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy ogłosić konkurs na sekretarza powiatu i czy taki, czy ja taki konkurs ogłoszę, czy nie, to ja się dzisiaj na ten temat w ogóle nie wypowiadałem. Powiedziałem tylko, że taki jest zgodnie z prawem mój obowiązek. I w dalszym ciągu podtrzymuję to, co mówiłem na komisjach. Wydaje mi się, że to, co mówiłem na komisjach i to, co mówiłem dzisiaj na sesji powiatu, to jest mniej więcej ta sama wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że można to tak rozumieć, że dopóki pan starosta nie będzie musiał ogłosić konkursu, nie ogłosi. Natomiast jeżeli nadzór wyższego szczebla nakaże, bo tak to trzeba rozumieć, będzie musiał. Dokładnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu, bo przecież rolą tutaj będzie starosty, czy powoła sekretarza, czy nie. To jest w kompetencji starosty. Natomiast podkreśliłem, że ustawa wyższego rzędu o powiecie zobliguje starostę do tego, żeby powołać sekretarza. A w jaki sposób to będzie zorganizowane? Czy powoła to z naczelnika jednego, z drugiego? Na ten temat w tej chwili nie dyskutujmy. Natomiast... Ja właśnie dlatego mówię, że to jest za wcześnie przesadzać. Natomiast uważam, że na chwilę obecną należą się słowa uznania dla starosty, że wziął na siebie obowiązki sekretarza łącznie z wicestarostą i zaoszczędza pewne pieniądze na inny cel. Nie wiem, czy na siebie. Ja się z panem przewodniczącym zgadzam i podpisuję się też pod tym. Dziękuję bardzo. Pana Rutkowska, proszę bardzo. To jest kwestia regulaminów wewnętrznych, to jest to, co pan przewodniczący powiedział, kwestia ustawowa. Natomiast też jest taki zapis w ustawie, że ogłasza konkurs, czyli tutaj nie ma, że tak powiem, wyboru, że zapisze w regulaminie i tak dalej. Ustawa nakazuje, nakłada na starostę pewne obowiązki i tutaj, że tak powiem, dopóki można ciągnąć sprawę, dopóki nie przyjedzie jakaś kontrola, tak? Niemniej jednak konsekwencje potem są dla starosty, szanowni państwo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wnioski?